zwłaszcza kiedy śnieg przykryje górskie szczyty, a w mieście pod Giewontem zabłysną świąteczne dekoracje. Magię zakopiańskiej zimy doceniają turyści ze wszystkich stron świata. V Zakopanom sme už druhý rok. Veľmi sa nám tu páči. Zapáčilo sa nám tu kultúra, ľudia, osvetlenie, príroda a tak ďalej, takže sme tu zase. Zakopanom má jakąś taką swoją magię, mimo różnych, jak ktoś lubi Krupówki, są Krupówki, jak ktoś lubi ciszę, jak ktoś lubi architekturę Witkiewicza, jak ktoś lubi prawdziwą Kuralszczyznę, tu jest wszystko. Tu jest faktycznie taki, cały świat się tu mieści. Ja tu po prostu odpoczywam. Czas się zmienić, co by tradycje stało się zadość. Od wielu lat burmistrz Zakopanego i prezydent Sopotu wspólnie otwierają zimowy sezon pod Tatrami. Współpraca obu miast sięga kilku dekad wstecz. Jesteśmy takimi wiodącymi miastami turystycznymi, w związku z tym bardzo się cieszę, że możemy między sobą nie rywalizować, a współpracować. Ta współpraca przebiega bardzo pozytywnie. To nie jest współpraca tylko na zasadzie urzędników, urzędów miasta, ale też i między szkołami, uczniami, młodzieżą, między ludźmi kultury. Na pewno jest to bardzo pożyteczne, na pewno o to bardzo dbamy, żeby te stosunki między nami były dobre. No i tak rzeczywiście jest. I dowodem tego jest również te wspólne otwieranie sezonów. Tam otwarcie sezonu letniego, tutaj otwarcie sezonu zimowego. To jest wymiana doświadczeń w turystyce, bo jest i zimowa, i letnia stolica Polski, ale także wymiana młodzieży, bo to są cztery szkoły, czyli około 200 młodych Zakopiańczyków i 200 młodych Sopocian przyjeżdża wzajemnie w Tatry czy nad morze i po prostu poznaje Polskę, co jest bardzo ważne, że nie latają tylko do Londynu czy gdzieś indziej jadą, tylko poznają Bałtyk czy poznają Tatry. I to jest niezwykle cenne. Także wymiana między galeriami sztuki, między teatrami, to jest wspaniała w tej chwili wystawa rzeźby w drewnie, w Zakopanym, w galerii, ale także tam jest na przykład rzeźba Adama Smolany, który no jednak tworzył w Sopocie. Włodarze obu miast myślą nie tylko o najbliższej zimie. Co roku o tej porze podpisują umowę dotyczącą kolejnej wspólnej edycji kina letniego. Sala kinowa pod chmurką w Sopocie i Zakopanem to jedna z najbardziej ulubionych turystycznych atrakcji obu miast. Bardzo się cieszę, że miasto Zakopane po raz kolejny będzie realizowało ten wyjątkowy projekt, jakim jest kino letnie. W Zakopanem będzie kino znajdowało się na Placu Niepodległości, czyli w ścisłym centrum miasta, bardzo blisko Krupówek. Tym bardziej jest to radosne, że realizujemy to razem z naszym miastem partnerskim, z miastem Sopot. Przez 62 dni i w Zakopanem, i w Sopocie turyści będą mogli oglądać pod chmurką światowe kino. Filmowy Sopot, filmowe Zakopane, czyli morze i góry połączone w taki magiczny sposób. Przez wiele lat na pewno zbudowaliśmy olbrzymią publiczność festiwalową, więc to, że prawie 1000 osób może oglądać te filmy co wieczór w Sopocie i drugie tyle w Zakopanem, łączy w taki magiczny, magią kina, magiczny sposób miasta partnerskie, znajdujące się, no jak nie patrząc, na dwóch przeciwległych krańcach Polski. Zanim jednak zasiądziemy w kinowych fotelach, czekają nas zimowe atrakcje pod Tatrami. Oprócz świetnie przygotowanych stoków narciarskich, do najbardziej popularnych należą narciarskie trasy biegowe w samym centrum miasta i u wylotu Doliny Białego, obie częściowo sztucznie naśnieżane. Lodowiska dla tych, co już pewnie śmigają na łyżwach i tych, którzy dopiero się uczą. Nie zapomniano o najmłodszych. Na równi Krupowej czeka na nich górka, idealna do zjazdów na saneczkach i jabłuszkach. Miasto oferuje również wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jednak najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w Zakopanem będzie Sylwester Marzeń, organizowany wraz z Telewizją Polską. Koniec roku to czas spotkań z rodziną, przyjaciółmi, to czas składania sobie najlepszych życzeń. Wszystkim widzom, widzkom i wszystkim, którzy bywają w Zakopanem albo kiedykolwiek o nim słyszeli, życzę, żebyśmy byli dla siebie dobrzy i żebyśmy wiedzieli, że drugi człowiek jest najważniejszy. Świąteczne życzenia ciepłego posiłku w domu, bliskości ze znajomymi, bliskości z rodziną przede wszystkim. Pamiętajcie, że święta to jest piękny okres, kiedy wszyscy jesteśmy razem. Wszystkim życzyłabym zdrowia i uśmiechu i ciepła.
chciałem przekazać wszystkim mieszkańcom Zakopanego, wszystkim mieszkańcom Podhala, turystom, którzy tu przyjeżdżają, ale też i mieszkańcom całej Polski. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Co najlepsze spędzenia w gronie rodzinnych, tych chwil najpiękniejszych, abyśmy się mogli łączyć, abyśmy się mogli życzyć, abyśmy mogli wspólnie, razem zawsze być. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Radości. A i miłości. Co by wam niczego nie chybiało, z roku na rok przybywało. Co by święta były ciepłe, radosne, rodzinne. No i co byście nie zawoceli przychodzić do Czerwonego Dworu. Dobrze zaś się Jezu pod Giewontem zrodził, będzie z białych portkach i w cudzece młodził. I miał na mój dusik z piórkiem kapelusik. Hej, kolęda, kolęda. Do życzeń składanych przez burmistrza, turystów i mieszkańców dołącza się również redakcja programu Pod Tatrami. Burmistrz miasta Zakopane Leszek Dorula zaprasza na jubileuszowy 10. Festiwal Kolęd Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych Dobrze, żeś się Jezu pod Giewontem zrodził. Pierwszy koncert odbędzie się już 24 grudnia w Sanktuarium na Olczy. Koncerty będą odbywać się w zakopiańskich kościołach do 2 lutego przyszłego roku. Wystąpią m.in. Andrzej Sikorowski z córką Mają Sikorowską, Aga Zarian i Antonina Krzysztoń oraz zespoły góralskie i folkowe.